Ogólnopolski Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek obchodzony jest w Polsce od 1985 roku. Święto zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek. Hasłem tegorocznej edycji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek jest hashtag biblioteka. W Radomiu, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się uroczystość ogłoszenia Bibliotekarza Roku 2019. Ten zaszczytny tytuł przyznano Kindze Olbromskiej-Miłosz, kierownik filii numer 16 na osiedlu Południe. No nie oszukujmy się, sama bym tego nie zrobiła, gdyby nie moje koleżanki z filii. Wiele z tych inicjatyw w ogóle by nie powstało, chociażby Escape Room, czyli ucieczka z biblioteki, za którą zostaliśmy nagrodzeni, zostaliśmy wyróżnieni przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Kinga Olbromska-Miłosz w bibliotece pracuje od 13 lat. W kierowanej przez nią filii organizowane są spotkania autorskie, warsztaty i lekcje biblioteczne. Z książkami obcuje od najmłodszych lat. Mama pani Kingi także była bibliotekarką. Nie jest łatwa i to jest praca, której trzeba się cały czas uczyć, doszkalać. To nie jest tak, że podajemy tylko książki. Podczas uroczystości podsumowano także stan czytelnictwa w Radomiu. Jak przyznała dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, Anna Skubisz-Szymanowska, w ubiegłym roku odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych czytelników o ponad 400 osób. W ubiegłym roku rozpoczął się remont budynku biblioteki przy ulicy Piłsudskiego i w tym roku będzie kontynuowany. Będzie on polegał na osuszeniu, zaizolowaniu, wzmocnieniu fundamentów budynku biblioteki głównej. To są te prace, które należy wykonać, zanim przystąpimy do remontu elewacji. Będziemy też remontowali balkon, który znajduje się nad wejściem do biblioteki, ponieważ on też jest w bardzo złym stanie. Na remont Miejskiej Biblioteki miasto przeznaczyło prawie 480 tysięcy złotych. Podczas uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek nagrodzono także bibliotekarki z terenu powiatu radomskiego. Nagrody od starosty otrzymały Agata Chmielewska z Miejskiej Biblioteki w Pionkach i Teresa Niewczas z Iłży.